Witajcie serdecznie, Welder Art z tej strony. Kolejny odcinek nagrywany przy współpracy ze sklepem modelarskim Dream z Łodzi. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od malowania silnika. Spodkładowaliśmy go one shotem od Amomiga. Następnie dodajemy kolor palety Vallejo. Jak widzicie, silnik jest w takim, a nie innym kolorze. Wybrałem go oczywiście ze zdjęć z Google, więc tak on wyglądał. Kolor czarny od Vallejo. Nakładamy na te miejsca, które wskazuje właśnie zdjęcie. Tak chcę go dowzorować, więc wszelkie niedoskonałości, które pozostawił aerograf, gdzie nie mogliśmy dojść do niektórych miejsc, poprawiamy sobie pędzelkiem, oczywiście tym samym kolorem. Wiadomo, warto, by pędzelek był dokładny, miał dobry szpic, no i dobre włosie. Farbę oczywiście także rozcieńczamy, żeby nie była zbyt gęsta, bo nie chcemy pozostawić, pociągnąć po pędzelku na powierzchni malowanej rzeczy. Po pomalowaniu całości dajemy na całość wash. Tak, używam ciemnego washa, to jest dokładnie Dark Brown od Amomiga, wiadomo, emalia, więc na pewno będzie się dobrze sprawować, łatwo będzie się później czyścić, doda naszej fakturze pojazdu, wszelkim zakamarkom, takiej głębi 3D. Jak widzicie, także na powierzchnię wcześniej położyłem satynowy lakier, by emalia mogła się swobodnie, ładnie rozpłynąć po takiej wpół błyszczącej powierzchni. Dlaczego taka powierzchnia? A dlatego właśnie, by emalia swobodnie wpłynęła we wszelkie zakamarki. Jak widzicie, nie chciałem Was zanudzać długim procesem pinwasha, więc przyspieszyłem troszeczkę film. Bo myślę, że byłoby to zbyt monotonne, ale efekt, gdzie wash ładnie się rozpływa, na pewno widzicie. Pamiętajcie o wszelkich zakamarkach, bo każdy detal jest ważny. Każda śrubka, każde załamanie da nam bardzo fajny efekt. Jeżeli troszeczkę nam gdzieś nie wyjdzie poza jakiś obszar, wypłynie troszeczkę emali, nie bójmy się, bo jest to emalia, więc hej, możemy to zetrzeć w każdej chwili white spiritem lub innym środkiem rozcieńczającym emalię. Doradzałbym zakup dedykowanych środków do rozcieńczania, natomiast Eco 1, który można kupić w każdym budowlanym markecie, też się sprawdza. Więc nie bójmy się eksperymentować z innymi środkami. W tym procesie musimy być dość dokładni. No i w tym momencie zaczynamy czyścić właśnie White Spiritem, pokazanym tutaj, akurat od firmy AK. Każda firma ma swój taki flagowy rozcieńczalnik, thinner do emali, więc co kto woli. No i czyścimy wszystkie elementy, gdzie nadmiar emali się zebrał, jakaś kropla. Pędzelek testujcie, bo czasem warto, by pędzelek był tylko zwilżony, a czasem nasączony rozcieńczalnikiem, więc musicie to już wypróbować sami. Nie dam Wam dokładnego przepisu, gdyż wszystko zależy od tego, jak wykonaliśmy pinwasha.
albo od tego, jak bardzo chcemy, by ślady łosza były widoczne. Różnica pomiędzy łoszem a pinwashem jest dość duża, więc pamiętajcie, by wybrać metodę, która dla Was się bardziej sprawdzi. Troszeczkę zacieków z oleju wykonamy sobie na tym silniku, bo każdy silnik musiał gubić nadmiar oleju lub przy napełnianiu go i tak dalej. Więc pierwsza metoda jest to pryskanie emalią z pędzelka, tak by wykonać drobne, bardzo drobne krople oleju, które kiedyś się gdzieś wylały i tak dalej. Więc warto do tego użyć sztywnego pędzelka, wykałaczki. Niektórzy używają szczoteczki do zębów, zamiast wykałaczki używają swoich palcy, więc jak kto lubi. Ja wolę mniej się pobrudzić, więc dlatego używam pędzelka, starego pędzelka, wykałaczki. Pędzelkiem, także dokładnym pędzelkiem, możemy wykonać kontrolowane miejsca zbierania się jakby oleju, jakichś kropel i tak dalej, jakichś rozlanych. Pędzelkiem też możemy sobie nanieść takie dokładniejsze, widoczne ślady olejów, smarów, paliwa. Pamiętajcie, by używać do tego etapu nie za bardzo drogiego pędzelka, bo wiadomo, emalia nie niszczy pędzelki. Więc to wszystko już zależy od zasobności waszego portfela. Staram się także przewidzieć, gdzie takie plamy oleju, zacieki mogły się kumulować przy takim silniku, więc myślę, że na dole przy misce olejowej jakieś przecieki pomiędzy jakimiś uszczelkami, więc tam staram się je kumulować. Bardzo łatwo też przedobrzyć z tym efektem, więc pamiętajcie, bądź ostrożni, najlepiej działać na zdjęciach referencyjnych. I tutaj mamy podwozie, całą ramę pojazdu w primerze. Ja używam tajminki prosto z puszki.
po zaprimerowaniu musimy nadać całej ramie właściwy kolor. W tym przypadku, jak widzieliście w pierwszej części, pojazd miał ciemne, czarne podwozie, więc pokrywamy wszystko kolorem od Vallejo, zwykłym czarnym. Staramy się nanosić delikatne mgiełki, nie zalewamy detali. Dynamicznie ruszamy aerografem, tak by nie kumulować po prostu nadmiaru farby w jednym miejscu. Bo zależy nam na tym, by powierzchnia pomalowana była gładka. W małym okienku widzicie, jak wygląda całe moje, że tak powiem, studio, więc widzicie, jak malutkie biureczko mam. Natomiast jak jest dobrze oświetlone. Widzicie całą pracę, jaką wykonuję przy tym modelu. I jak to wygląda w praktyce. Kolejny element ramy pojazdu, całego podwozia. Także pokrywamy czarnym. Grunt to dobrze rozcieńczona farba, w tym przypadku właśnie ta czarna, tak jak wspomniałem, więc warto kontrolować i rozcieńczenie farby, i ciśnienie, jakie mamy na kompresorze. Malując ten model, z racji, że wcześniej informowałem, że jest on dość dużym modelem, jest to ponad 30 cm długości, zużyłem bardzo dużo czarnej farby, później także białej, więc no, jeżeli chcecie zakupić ten model, to przygotujcie się na zakup na pewno buteleczki czarnej i białej farby, jeżeli będziecie robić w tym samym kolorze co ja. Druga strona ramy. Także na czarno. Jak widzicie w małym okienku w lewym górnym rogu, ile razy napełniam zbiorniczek aerografu czarną farbą. To jest już chyba trzeci czy czwarty raz, więc no, tak jak wspomniałem, dużo farby schodzi na ten model. No i tak wygląda po pomalowaniu cała rama naszego pojazdu. Jest po prostu czarna i tyle. Postaramy się teraz zamontować silnik, gdyż w późniejszym etapie nie będzie można tego zrobić, więc ląduje on teraz do ramy od razu. Za pomocą cementu od Amomiga, wiadomo, jest to na bazie acetonu, rozpuszcza troszeczkę plastik, nadtapia go, więc pamiętajcie, że jest to według mnie troszeczkę agresywny klej, więc kilka kropel wystarczy i silnik ląduje w ramie.
Szybka orientacja, czy wszystko jest spasowane, czy równo leży silnik. Wszystko jest ok. Ten model zaczyna mi się podobać. Szybkie zbliżenie na detale. Dlatego, tak jak powiedziałem, dobrze rozcieńczona farba i delikatne mgiełki. Dobrze, kolejny etap. Tutaj użyjemy Oily Steel od Vallejo. Wiadomo, jest to imitacja takiej stali, metalu. Więc rozcieńczamy go sobie dedykowanym rozcieńczalnikiem. Ja tutaj akurat używałem Amomiga, po prostu jest przelany w inną buteleczkę. Dobrze mieszamy i pamiętajcie, że jak widzicie, farba opalizuje, ma takie delikatne jakby ziarenka koloru takiego metalicznego, więc jeżeli ona dostanie się na waszą mokrą paletę lub gdzie indziej, na przykład do aerografu i nie zostanie dobrze wyczyszczona, to kolejne warstwy, jeżeli będziecie nakładać, przypuszczam, żółtego, czarnego, piaskowego, te opiłki będą wtedy widoczne, więc bardzo dobrze wyczyśćcie po tym zabiegu własny aerograf, pędzelek, paletę i tak dalej. No tutaj pokrywamy akurat rurę wydechową. Z tego co przejrzałem masę zdjęć w internecie odnośnie tego pojazdu, wydechu były no, koloru takiego bardzo jasnego, takiej stali jakby, nie? Aluminium, coś w tym stylu. Więc tutaj także położę taki kolor i myślę, że świetnie nadaje się do tego efektu właśnie ten kolor od Vallejo. Warto nakładać go aerografem, bo wiadomo, po pędzelku byłyby jakieś zacieki lub warstwa by była za gruba. Kolejny element wydechu, ten sam kolor. Na tym etapie postanowiłem nałożyć troszeczkę rdzy, a z racji tego, że jest to kolor washable, czyli zmywalny, bardzo łatwo mogę pędzelkiem z wodą ściągnąć nadmiar tej rdzy, by wyglądała ona bardziej realistycznie, bo nie chcę takiego wydechu, by był cały w rdzy. Chcę, by ta rdza była widoczna, ale nie aż tak bardzo. No i tak wygląda efekt końcowy. Delikatnie przebicie rdzy, ale także kolor metaliczny widać spod spodu. I na takim efekcie mi zależało. Przejdźmy teraz do powrotem do podwozia. Jak widzicie, kolor rdzy jest nałożony i będziemy montować sobie wydech. Bardzo delikatnie. Wiem, powinienem zrobić to dużo wcześniej. No i staram się tutaj już spasować wydech tak, by idealnie leżał na pojeździe.
wydech spasowany i łączymy kolejne elementy wydechu do silnika. Wszystko fiksujemy cementem od Amomiga. Świetnie spawa, świetnie łączy plastik. Nie ma z tym żadnego problemu. Mieszamy teraz kolor Black od Vallejo, jak widzicie czarny. Fajną metodą jest zatkanie otworu aerografu, tak by powietrze cofało się i ono wtedy bardzo fajnie w zbiorniczku miesza nam farbę. Nanosimy tutaj na jakiś element, to prawdopodobnie jakieś wiatraki od silnika, jakieś chłodzenie. Tutaj kolorem rdzy traktuję jeszcze elementy, które chciałbym, by były bardziej widoczne. Bardziej widoczna rdza. Troszeczkę innego kontrastu nabrać tutaj na tym całym podwoziu, więc dodaję go na niektóre elementy podwozia. Skupiam się tutaj właśnie bardziej na całym wydechu, gdyż wiadomo, bardzo wysoka temperatura na całej rurze wydechu, zimna aura, tak jak jest powiedzmy w Rosji i czasem wilgotna, no to robi swoje, wiadomo, rdza wtedy bardzo to lubi. Tak samo elementy zawieszenia. Jeżeli to wszystko pracuje, metal, obciera się o metal i tak dalej, korozja robi swoje. Jak widzicie, dwa elementy podwozia są już pomalowane. Łączenia malujemy, łączenia pokrywamy cementem od Amomiga i zaraz będziemy łączyć całą ramę pojazdu, która już będzie gotowa. Jak wcześniej mówiłem, spasowanie elementów jest bardzo dobre, więc nie ma także problemu z połączeniem całej ramy. Wszystko pasuje idealnie. Teraz montujemy wiatrak, który wcześniej pomalowaliśmy. Znajduje się on przed silnikiem.
Mamy tutaj teraz kabinę kierowcy, więc pokrywamy ją primerem. Primer wiadomo, Tamiya szara z puszki. Drobne, delikatne warstwy. Staramy się nie zalewać farbą. I tak samo z kolejnymi elementami nadwozia. Także fotele pokrywamy primerem. I przedni zderzak. Drzwi kabiny. Kierownica. Warto w domu posiadać coś w stylu komory lakierniczej. Produkty Tamiya w puszce nie należą do zbytnio delikatnych zapachów. I tak wszystkie elementy nadwozia całej kabiny wyglądają po położeniu na nie podkładu. Teraz używamy sprytny plastelinki, to jest Patafix dokładnie, która jest wielokrotnego użytku. Świetnie nadaje się do trzymania różnych elementów podczas malowania. Nakładamy kolor Vallejo, to jest kolejny kolor, którym pomalujemy wnętrze całej szoferki, całej kabiny. Więc nakładamy go sobie delikatnie, dobrze rozcieńczamy farbę, także wnętrze kabiny w tym samym kolorze. Fotele oczywiście w kolorze czarnym, więc wcześniej wspomniany kolor od Vallejo ląduje na fotelu. Wcześniej wspomniany Patafix, czyli ta plastelinka, bardzo fajnie sprawdza się do trzymania różnych drobnych elementów podczas malowania. Sufitka także w kolorze czarnym. Do tego etapu
bardzo fajnie wykorzystać taką maskę, czyli wycinamy sobie jakiś kawałek tekturki lub jakiegoś sztywniejszego papieru, by zamaskować miejsca, które nie chcemy, żeby zostały pomalowane. Można używać także taśmy Tamiyi, można używać jakiejś plasteliny, ale bardzo fajnie sprawuje się właśnie taka kartka, którą po pomalowaniu możemy wyrzucić. Każdy element, który nie chce, żeby został pomalowany, zasłania, maskuje tą tekturką. Tak samo wygląda to w przypadku drzwi. Tu musimy być po prostu bardziej delikatni, bo są drobniejsze, mniejsze elementy, ramy przy oknach, więc... Element zderzaka, cały na czarno. Oczywiście od wewnątrz. No i tak wyglądają wszystkie pomalowane elementy, gdzie użyliśmy koloru czarnego. Będziemy teraz wklejać do szuferki na swoje miejsca siedzenia, więc do tego używamy cementu od Amomiga. Bardzo fajne spoiwo. Bardzo fajny klej. Nadstawia, jak powiedziałem wcześniej, troszeczkę plastik. I sprawia, że elementy bardzo dobrze, bardzo mocno się trzymają. Szybkie spasowanie i pierwszy fotel ląduje na swoim miejscu. Kolejny fotel ląduje na swoim miejscu. Dociskamy dobrze, bo wtedy w momencie, kiedy dociskamy, ten klej reaguje z dwiema powierzchniami, które nadtapia
I tak wyglądają fotele już przyklejone w kabinie. Teraz zajmiemy się doklejeniem kierownicy. I kierownica ląduje we wskazanym miejscu. Wszelkie detale. Drobny pędzelek o dobrym szpicu, dobrym włosiu. I wszelkie elementy, które troszeczkę wyjechaliśmy aerografem, poprawiam na pędzelki. Teraz kolor czarny. I elementy, których nie pomalowaliśmy znowu na czarno, poprawiamy pędzelkiem. Jak na przykład tutaj te rury całe. Pewnie od klimatyzacji. Jeżeli coś przypadkowo nam nie wyjdzie, szybko troszeczkę wody i ścieramy. Tak samo w przypadku drzwi, jeżeli coś nam nie wyszło, poprawiamy to pędzelkiem. Bardzo cienkie warstwy, dobrze rozcieńczona farba. I to by było na tyle, moi drodzy. Zapraszam w następnym odcinku dalsze prace nad pojazdem. Jeżeli film się podobał, zapraszam do subskrybowania. Dajcie jakiś komentarz, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tego pojazdu. Zapraszam także do odwiedzenia strony internetowej sklepu Dream, która jest naszym patronem w tym przypadku. Bardzo dużo modeli, bardzo fajna obsługa.
zapraszam serdecznie. Wylogowuję się. Miłego weekendu wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.